Siemanko, siemanko, patrzcie, co tutaj sobie chce kwitnąć. Mówię, nagram wcześniej taki filmik przed rozkwitem, a potem nagram jeszcze po rozkwicie. Powiem wam, czy to pachnie. O, o, coś takiego. Myślę, że jutro czy tam pojutrze już pewnie się pokażą. No i kuflik, jak się nie mylę, to jest chyba kuflik. Też będzie szczota kwitła. Dobrze powiedziałem, że to kuflik? Chyba tak. Także odcinek będzie z kaliandra, chyba dobrze mówi, jak to się wymawia. I z kuflikiem, bo widzę, że się tu dogadują na półce. Chcą razem kwitnąć ze sobą. Także poczekamy, jak się rozkwitną obydwa jeszcze. Siemanko, drugi dniu. Wchodzimy, zobaczymy, jak to szybko się rozkwita. Ha! Kurde, wow! Wow, bardzo szybko się rozkwita. Ładne to, tylko na razie jeden. Kurde, to chyba nie jest kuflik. Co to jest? Już zgubiałem. Kuflik tak nie wygląda, prawda? Muszę podpytać Agnieszki, co to jest. No oczywiście bez wąchania się nie obejdzie. Nie czuć nic, ale patrzcie na to. Kurde. Ale ślicznie to wygląda, naprawdę. O. Ładne, co? To się jedno rozkwitło. A jest tu jeszcze jeden się rozkwit. Czyli... A, to z takiego czegoś, z takiego jednego pączka, zobaczcie. O, z takiego pączuśka, jak jest tu z boku po lewej, robi się taka jedna wielka szczoteczka. Czy jak to nazwać, ale kurczę, powiem wam, niespotykany kwiat. Nie, no pięknie to wygląda. To co? Wącham ryjem. Zobaczymy. Patrzcie, co tutaj kurde jest. Pomidory nad głową w październiku, nie? Coś tam czuć, ale co tam czuć, to wam powiem szczerze, nie wiem. Ale ślicznie to wygląda, kurczę. Dosyć szybki przyrost ma ten krzaczek. Po przesadzeniu widzę, że tak dosyć ładnie już wygląda. Taki takie krzaczory się robią. Ciekawe, jak czy ja to sformułuję na wiosnę. Kurde. Nie ma, to jak. Swoje pomidory. W październiku. A co u pomidorów w ogóle, to patrzcie. On już jest tam na końcu, jakieś 6,5 metra więcej. No i cały czas kwitną. Już jest zabawa. No piękne. Super sprawa. O tym jeszcze się dowiem, co to jest, bo ja stwierdziłem, że to jest szczota. No może szczota. Nie, już sam nie wiem. Muszę to do Agnieszki podesłać. To na tyle. Jakieś zdjątka powrzucam. Sorry, że mlaszczę jak świnia, jak zawsze. Ale jak chłop ze wsi. Nie ma ściemy na kanale, wszystko na żywo. Siemanko, dzień trzeci. Uwaga, umiem już mówić prawie. Kaliandra, pudrowe drzewo. Nazwę potrafię wymawiać. Dzisiaj pada deszcz. Witam kolejne oczywiście osoby. Dziś wieczorkiem, nie wiem, koło 18. Na żywo sobie strzelimy. Tak jak mówiłem wcześniej, kto chce, niech czeka. Jakieś tam Pepsi się wypije. Czyli ja lubię desperadosy. Kurde. Jesteśmy znowuż tutaj, żeby podziwiać te kwiatki. Może trochę tak z dala je pokażę, jak to wygląda. Na noc przypominam, że składają liście, tak jak Albizja. Nie mylcie tego z Albizją. Wrzuciłem w grupę na Facebooku, grupa Stalewiak i grupa Wróć. I na YouTubie społeczność, to właśnie większość kojarzy to z Albizją. Ale to jednak nie jest Albizja, to jest kurde kaliandra, taki krzak rośnie, no. Może da się to formułować, muszę poczytać od wiosny, pomyśleć. O, patrzcie, wilki pomidorowe. Pomidory dalej rosną. I co? Nie rozkwit się jeszcze jeden. Ale widzę, że trzyma się. Myślałem, że po prostu jedna noc i po kwiatkach. A tu proszę. No powiedzcie, że to nie jest piękne, no. To jest wręcz, kurde, ja nie wiem, jak to określić. Brak mi słów.
jak nie lubię jakichś krzaków takich, jak zobaczyłem taki krzak i że to tak szybko kwitnie, nawet Artur Stalewski mówi, że na dworze mu zakwitło pozdróweczka, gdzie chłodno jest, a ja mam to w szklarni. No i szok, po prostu szok. Szok, jeszcze raz szok. Łapy brudne, bo szryłem w ziemi, nie zwracajcie uwagi. Z ręką to jest coś takiego. Wiecie. Nurek jestem. Nurek ziemny. Czekam jeszcze, o, tutaj kwiateczek. Z takiego kwiateczka robi się właśnie coś takiego. No po prostu cudo. Szczota, jednak to jest szczota, pytałem Agnieszki. Tylko, że te szczoty takie długie są pokazywane. Nie wiem, o co chodzi. Może to z czasem się zrobi. O. O, patrzcie, wypasek. Od wypasku trzeba nagrać filmik też. Dobra. Idę, klepnę film. Sobota jest. Wiem, słyszycie to? Nie gaśnie praktycznie. Także jest spoko. Ile stopni jest? Na dworze chyba było 12? Kurde, nie wiem, około 12, no. A tu jest 15, ile? 15, 16 stopni, czyli przy gruncie 16, to jak na październik, to jest zajebiście. O, ten se rośnie dalej. Kolejny listek wyszedł. Jak mu tam się on zwał? Weintekohol. A! Kurde, chyba odrost mi się przyjął. Weintekohol, także będę miał zapas, tam rośnie. O to, 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 to. Fajnie. Cieszy mnie to bardzo. Już przyniosłem India tego Ur Aruna Halensis nasz na półeczkę. I widzę, że mu się trochę otworzyły liście. Na dworze już tak pozwijał. Ta północ to jest jakaś niedobra u nas. O, następny listek idzie. Także się ma dobrze. Żeby to przetrwało, to gwarantuję wam, że za rok powinno dać owoce. Ale czy to przetrwa, tego nie wie nikt. Życie, Polska, dziwny kraj, dziwny klimat. Dobra. Trzymajcie się i do następnego odcinka.